Coś takiego na YouTube się nazywa reklama sagi, przeróbka. I ja spytam tylko, tak jak w tym filmiku. Na chuj mi te grzyby. Nie będę kontynuował głosem... O kurna, kamiennej strażnicy. Nie będę kontynuował głosem dziadka, co było dalej. Tak. Czekajcie, jak to szło? I ten śmiech takiego debila, to było coś pięknego w tym filmiku. Dobra. Spelki mam fajne pojedyncze, na przykład... O, mam piorunek. Dajmy na to. To fajnie działało, połowę HP mu za... Aha, fajnie. Dobra. Tak jak wiemy, Gothic jest niezbugowaną grą, co właśnie zobaczyliśmy na poniższym obrazku. Syp. Podjechałem do góry. Ale cicho. Kurna, ale mi krytykala przyjebał. No, też mu przyjebałem krytykala. I ma wszystkie paczuszki moje. nie wiedziałem, wiesz co, ja z reguły dla bandytów jestem bardzo miły i uczynny. Aha, dobra, nieważne, nie widzieliście tego. Nie widzieliście tego, pamiętajcie. FPS-y poleciały! Nie planowałem tego, ej! Zrobiłem takie dymy, że aż wysadziło Gothica. Ja nie zobaczę tego Iskra, bo ja nie mogę zaltabować. Dobra... Nie wiem, co zrobiłem, ale... Coś wysadziłem w powietrze. Jakbym kupił tego RTX-a 2080, to ten, to myślę, że... Tego artefaktu? Powiedział mi tylko, że Kruk kazał rozkopać grób jednego z kapłanów Adanosa. Możliwe, że w tym grobie jest klucz do świątyni. Powinieneś się tam rozejrzeć. Kruk kazał więźniom rozkopać grobowiec. To niedobrze. Musisz się pośpieszyć i pozbyć Kruka. Wtargnąłem do siedziby Kruka. Co z nim? Przybyłem za późno. Na moich oczach zniknął artefakt świątyni Adanosa. Cześć, Pepelkę. To tragedia! Dlaczego nie wyruszyłeś za nim? Nie mogłem iść za nim. Chuj się prujesz, dziadu. Zablokował bramę od wewnątrz. Żadnych wskazówek. Tak TBH. Ja już teraz tego nie pamiętam. Kurde. Tu nic nie ma. Jeśli się nie mylę. Muszę to rozkminić, jak to szło teraz. Na początku było słońce. To chyba tak nie działało. A czekajcie. Najwyżej, zaraz zginę. Trudno. O. Dobra, to już wiem, że nie to. Nie patrzę powyżej twojej wypowiedzi, Maćko. Niepełnosprawni mają swój honor, mój drogi. I teraz chyba to. Kurna. Tak, udaję, że nie widzę. A co mi tam podpowie? A, 1-5-3, nie rób wstydu. Trzeba takie rzeczy rozkminić samemu, mój drogi. Wypada uratować resztki honoru. No i dobra, już pamiętam. Nie... Czekajcie, teraz sobie... Muszę przypomnieć, od której strony pójść. A, dobra. Żeby czołg robił kiedyś unik? Oczywiście, że nie. Tararara, dobra, nieważne. tu się szło środek, prawo, jeśli się nie ten... Jeśli się... Ale zobacz, nie? Niby taka komnata starożytna, a zobacz, jacy bogaci byli. W ile kolców ten zainwestowali pieniądzów. Dobra, let's go. Kurde, tak dawno nie grałem, że nie pamiętam tego typu rzeczy. Nie. Lewo. Środek. Znowu tutaj. Dobra, nieważne. Misklik. I wodotypy, ale wiesz co, to możesz dewaluować moje skille w Gothicu, ale OTP Krivenki to przegiąłeś w tym momencie. Tutaj w lewo teraz to było? I tutaj muszę uważać na kolce, żeby mi nie wyskoczyły, to chyba... Boże, ten dźwięk, aż mi po uszach dało. O kurde.
Ej, ja muszę sprzedać swojego. Wy się śmiejecie, ja muszę sprzedać swojego starego procka, a jeszcze i piątkę. Ja muszę i piąteczkę obchnąć. Na e-bazarku. Kurde, ale oni niestety wybiegną. Kurde. Boże, zapomniałem o kulcach. Czy ja mam jakiś spell, który sobie ich powyjaśniam na pyrkę? Zostaw mnie, gościu. Malinowy. Dobra, zrobimy to inaczej. Jak tylko ten jeden będzie się ze mną bił, to spoko. Ale suluwa. Kto wygra? Kurde, oczywiście, że ja. Niczego nie znam. Ale jaka fajna suluwa była na gołe pięści. Fajnie wyglądało. Wiecie co? Wiecie, z czym mi się to skojarzyło? Jakby była walka bokserska, tylko oboje bokserzy nie trzymali gardy, tylko się napierdalali pięściami. Ci stoi, kiedy to... Boję się spytać, co, Weronika? I chyba nie będę wnikał. Zaprzedałeś duszę Beliarowi. To był dobry układ. Będę dowodził jego armiami. A co z tobą? Jaka jest cena za twoją duszę? Bardzo dobrze, Klocuś, czytaj. Ja sam bym chciał, żeby dostawać taki tomy książek. Chociaż nie wiem, że nie mam gdzie mnie mieścić za bardzo. Robię tylko to, co trzeba zrobić. Posłuchajcie go! Inos przysłał nam pokornego sługę! I tak bryła lodu już wyciągnięta. Jesteś pewien? Co? A jeśli służę Adanosowi? Nonsens! A może ja też służę Beliarowi albo samemu sobie? Nie będziesz więc dla mnie godnym przeciwnikiem. Dobra. Dobra, dość już się... Miał kruk na zakręcie i co z nami będzie? Biegnę sobie tu. A, fajnie. O-o. Pan Jezus już się zbliża, już puka do twych drzwi. Szybko, broń wciągamy. Go. Boże, ja go głaszczę w sobie. Ale nie tak źle jest. Ej, połowę HP już mu zbiłem. On zaraz zejdzie, a może zdążę na jednej bryle lodu go ciachnąć. O, nice! Aż mi się Gothic zawiesił z wrażenia. Już? Znaczy walka sama w sobie nie była jakaś super hiper, ale... Walka sama w sobie nie była super hiper, ale... Muzyka, która jest przy walce, jest 10 na 10. Ale pierdzielną... Bierz mu zbroja, co ja będę go rozbierać teraz? Jego zwłoki bym wziął teraz na plecy i zaniósł dla potomnych. Cicho, jestem bardzo szczęśliwy, widząc, że myliłem się co do ciebie. Jesteś strażnikiem równowagi. Nie ma co do tego wątpliwości. Bez twojej siły i odwagi wyspę Korinis czekałaby zagłada. Dziękujemy ci. Chwała twemu męstwu. Skoncentruj się na pozostałych czekających cię zadaniach i przywróć temu światu równowagę i pokój. Idź i wypełnij swoje przeznaczenie, strażniku. Będą ci towarzyszyć nasze modlitwy. Ale uważaj, Beliar jest nikczemny. Jeśli go rozwścieczysz, tak czarnej wody, odczujesz na sobie. Ale w sumie no tak, no w sumie wiecie, krew z krwi, to jakby patrzeć po gameplayu, to faktycznie mam z nim wiele wspólnego. Uwolniłem więźniów. Bardzo dobrze. Oby szczęśliwie dotarli do swej ojczyzny. No ja wolę głową w ścianę na przykład, o. Niech cię... Nie wiem, możemy tak zrobić. Ej, w sumie, ty... ale ja nie wiem, Saturas jest do pobicia w ogóle? Ja myślałem, że on jest jeden z tych NPC-ów, którego nie możesz ruszyć, choćbyś go, nie wiem, napierdzielał po głowie czymś ciężkim. Cześć, Kubadę. Zostaniemy tutaj i te stare mury. A jeśli chodzi, jestem bardzo szczęśliwy, widząc, że myliłem się co do ciebie. Miecza do walki. Nie mógłbyś przechować broni? Jeśli mi ją oddasz, sprawię, że nie będzie można jej użyć.
nigdy więcej nie zostanie wykorzystana do złych celów. Więc dokładnie przemyśl. Niech. Czekaj, a ciekawe, teraz to jest to powiedzieć. To się, bo nie pamiętam, czego można było narąbać. Weź szpon Beliara i zniszcz go. Jak sobie życzysz, nie wyrządzi już na jej straży. A teraz czekajcie. Uwaga. Będziemy honorowi. Zaufamy Afroamerykanowi. I zobaczymy, czy on się wywiąże, czy on faktycznie... O, skraszowała mi gierkę. Czy on się faktycznie wywiąże z obietnicy, bo jak się okaże, że on nie zniszczył tej broń, którą przechował u siebie, to ją podwójnie wpierdolę. Specjalnie się postaram o to, żeby on dostał, nie wiem, jakąś natychmiastową eksmisję z tego miasta, w którym się znajduje, żeby nie wiem, trafił do kolejnej karnej wejherskiej. Teraz... Jak to szło? O. No, wstawaj. I... Nie masz ponu. Kurde. Czyli się wywiązał z tego. Wywiązał się z obietnicy. O kurna. Ale on... Jaki on wyrzeźbiony w ogóle. Kurna. Jest uczciwy. Dobra, to jedziemy dalej w takim razie. Shit! Shit! Czy ja chyba źle zapisałem gierkę, nie? Shit! Shit! Tak, dokładnie. A teraz sprawdzimy, czekajcie, ja oszukam tutaj, ja muszę sprawdzić, ja mu nie ufam. Jak to się robiło teraz? Czekajcie, nie tak? Jera. Magiczna kusza... Związu. What's up, my homie? What's with szpon Beliara? Czekaj. Nie da się mu natłuc. Żadną z tradycyjnych metod. Chyba. Nie da się. Chyba jakie ma spell w ogóle. Tak swoją drogą. Czy ja zapisałem w gierkę w momencie, kiedy mu oddałem ten? Kiedy mu oddałem szpon Beliara? Niech cię chroni. Shit! Shit! Czy ja chyba źle zapisałem gierkę, nie? Bo mi coś nie pasowało, bo wszystkich ważnych postaci dla fabuły nie można ich ten. Nie można ich zabić. Ale że nadpisałem save'a, to jestem autystą, naprawdę, przyznaję się wszemi wobec. Że naprawdę wodogłowia musiałem dostać, że ja nadpisałem jeszcze tego save'a, zamiast sobie po prostu zostawić w momencie, zanim ja mu dałem tą broń. Wiecie, odruchy są najgorsze. Odruchy są straszne. Na pięści, żeby się tłuc z każdym. Ej! Jakby zrobić ten rad z tymi ran od razu z tymi ukrytymi komnatami? Ej, jak myślicie, zrobić run jeszcze raz? I wziąć te dodatkowe komnaty, czy wyjebane? Czy gramy bez tego? A few moments later. Jakie to było pytanie? Dobra, chyba to. Nieważne. Co było dalej? Uczeni. Dobra, już zjebałem. Nieważne. Dobra, czekajcie. Ej, tutaj troll jeszcze jest, pederasta. Boże. Zapomniałem o nim zupełnie. Skocz z krawędzi, jak będziesz wracał, zrób piksel, dostajesz 2000 expa. Ja ci powiem tak, Satosik, wyobraź sobie, jak był... To był film, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Jak była tabliczka, tych panów już nie obsługujemy, tak? Ja wiesz, ja twoje opinie i porady szanuję, ale ty jesteś właśnie jednym z tych klientów, którego ja nie będę obsługiwał. No, panie trollu, mogę koło pana przejść, czy tak nie bardzo? O, jednak mogę. Kurna! 102 metry. Jakbym widział Fear Draga od tyłu. Przepraszam, pomyliłem to na głos.
Dobra, kajtujemy, kajtujemy, kajtujemy. Mati, kajtuj w dół. Maciek, tylko zapytam, co ty gadasz, gość. A pedalski włamywacz. Na końcu chuja. A ci, co znają kapitana bomby, to wiedzą, jak dokończyć. Manusz. Ja nie gram na kodach, wypraszam sobie te insynuacje, Bartik. Co za insynuacje, że gram na kodach? Dobra. Wychylajmy się i zajmijmy się panem trollem. Nie wiem, walka z tym trollem przypomina mi mema... Czekajcie, jak ten mem się nazywał? Kiedy próbujecie całą rodziną położyć najebanego ojca spać. Przynajmniej tak się czuję w tym momencie, jak próbuję narąbać tego trolla. Kurna. Mam zbliżenie na jego dupę, to nie jest dobra walka. Jestem, w sumie mam jego twarz na wysokości dupy. Kurna, fajna walka. Pojedynek Dawida z Goliatem. Dariusa z Golemem. Włożę mu w dupę, no przecież... O kurna! Dobra, już, nie? Przez chwilę zrobiło się ten, ale postanowił się przyciągnąć, pan troll. Jestem pedalskim włamywaczem w tym momencie, moi drodzy, co mogę powiedzieć? Wyszła ze mnie moja prawdziwa chłopska natura. Tam gdzie Logan, no... Ja sobie tutaj po prostu poekspię trochę. W takim razie. W ogóle co, jak to jest, że ja biegam po wodzie? Kurde, jestem Jezusem Chytrusem.